Witam wszystkich bardzo serdecznie. Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Kolejna odsłona podcastu wideo. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o grze, która uzyskała bodaj najbardziej prestiżowy tytuł Nagrody Roku, czyli Spiel des Jahres. Ta nagroda przyznawana jest od 1979 roku. Trzeba powiedzieć, że na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat dosyć mocno ewoluowała, chociażby należy tu, nie sięgajmy tak daleko, no, chociażby 95 rok, Osadnicy z Katanu, gra bardzo dobrze znana, gra familijna, losowa, chociażby już rok później, to jest El Grande, czyli gra strategiczna, wymagająca planowania, gra, która jakby już przedstawiała zupełnie inne podejście. Rok 2000, Torres. Gra dosyć mocno abstrakcyjna, o w zasadzie prostych zasadach, ale wymagająca skupienia, pomyślenia i taka gra, nazwijmy to, mózgożerna. Tak, wydaje mi się, że od 2004 roku komisja Spiel des Jahres jakby poszła w kierunku takiego szerszego odbiorcy i proponowała gry, które mają szeroki odbiór na rynku. Chociażby tu trzeba powiedzieć 2004 to był chyba Ticket to Ride. Tak, Ticket to Ride, no, gra, nazwijmy to, familijna. Też proste zasady, aczkolwiek bardzo, bardzo grywalna. 2009, no, Dominion. Ta gra zyskała tytuł, myślę, że za bardzo nowatorskie podejście do budowania deku, a także no, dosyć szeroki odbiór, bo może to być gra zarówno strategiczna, aczkolwiek także gra familijna. W ubiegłym roku zupełnie zwrot, nagrodę roku uzyskała gra Dixit, gra familijna, gra z cyklu Party Game, czyli szeroki odbiorca. W tym roku, w 2011, ten tytuł zyskała gra Quirkle. Cokolwiek to znaczy, no, zastanówmy się, czy ta gra zasługuje właśnie na miano najbardziej prestiżowej nagrody 2011. Zapraszam. Dzisiaj stawiam taką tezę. Czy Quirkle powinno uzyskać, czy słusznie uzyskało nagrodę roku za 2011 rok? Zapraszam. Quirkle to gra z gatunku gier abstrakcyjnych, taka gra familijna, można powiedzieć. To jest połączenie, można tak najogólniej nazwać, Dominiona i Scrabble. Czyli dokładamy kafelki, poszczególne kafelki mają kolory i kształty. Musimy ułożyć sekwencję sześciu kształtów, ewentualnie sześciu kolorów. Nie można dokładać więcej niż sześć, jeżeli ułożymy cały taki sekwens sześciu elementów, uzyskujemy dodatkowe bonusy w punktowaniu. Gra przeznaczona jest od 2 do 4 graczy, od 6 lat, czyli słowem w zasadzie dla każdego. Rozgrywka trwa 30 do 40 minut. No i w zasadzie tyle. Tyle mogę powiedzieć. Gra została wydana przez Susan McKinley Ross, jeżeli dobrze czytam nazwisko. I co ciekawostka, gra uzyskała oczywiście nagrodę roku, tak jak Wam wcześniej wspominałem. I ciekawostką jest tak, że gra została wydana w polskiej edycji. To jest wydanie międzynarodowe przez wydawnictwo G3, czyli to cieszy, że całkiem niedawno została ta nagroda przyznana, a już mamy nasze polskie wydanie. Oczywiście zapraszam Was, pokażę, jak wyglądają elementy, rozgrywka, no i oczywiście na koniec recenzja. Zapraszam. Tradycyjnie zobaczmy, co mieści się w pudełku do Quirkle. Co znajdziemy w pudełku? Przede wszystkim 108 kafli takich drewnianych, czarnych, które mają 6 symboli, takich dosyć charakterystycznych. Znajdziemy płócienny woreczek. Oczywiście podczas rozrywki te kafle należy umieścić w woreczku. No i oczywiście instrukcja bardzo prosta w 5 językach, w języku polskim. Także są bardzo ładnie wykonane, pomalowane na czarno z takimi charakterystycznymi emblematami. Mamy tu po 3 sztuki z każdego z 36 wzorów. Należy o tym pamiętać, bo to jest dosyć istotny element strategii. Pudełka posiada
taką nietypową wypraskę. Widzicie brzegi i w zasadzie jeżeli uzyskujemy quirkle zapakowane, czyli ładnie ułożone, nie ma żadnego kłopotu. Zazwyczaj, bynajmniej u mnie, te żetony znajdują się w worku, żeby było łatwiej. I teraz co się okazuje? No niestety jest mały problem, żeby ten worek z tymi wszystkimi płytkami schować. Niestety problem jest, żeby zamknąć pudełko. No to jest jakieś zastrzeżenie. Można wyjąć sobie wypraskę, ewentualnie układać sobie wszystkie poszczególne elementy i kłaść na to worek. Jak uważacie? Kwintesencja Quirkla, sama rozrywka. Przede wszystkim, wszystkie kafle należy umieścić w płóciennym woreczku. Z tego woreczka należy pociągnąć 6 kafli i ustawić je tak, żeby przeciwnik nie widział, jakie mamy emblematy. Jeżeli chcemy mierzyć nasze dokonania, liczyć, to proszę przygotować kartkę, coś do pisania. Tego nie ma w zestawie. Należy wybrać gracza rozpoczynającego. Gracze liczą wszystkie posiadane kafelki, czyli w jednym kolorze, ewentualnie w jednym kształcie, i zaczyna gracz, który ma tych kolorów albo kształtów najwięcej. Oczywiście nie bierzemy tu duplikatów. Jeżeli jest remis, rozpoczyna gracz, który jest najmłodszy. Co gracz może zrobić w swojej rundzie? Przede wszystkim jedno z dwóch rzeczy. Wyłożyć dowolną liczbę kafelków na pole gry do jednego rzędu. Może dokładać z jednej strony, z dwóch stron. Oczywiście później powinien uzupełnić braki. Albo druga rzecz, którą może zrobić, jeżeli któryś z kafelków, które posiada, nie pasuje mu w żaden sposób, wtedy może wymienić od 1 do 6 tych kafelków wszystkie 1, 2, 3. Odkłada, pociąga i wtedy te kafelki są z powrotem wrzucane do worka. I to są jedna z dwóch rzeczy, którą gracz podczas swojej rundy może wykonać. Oczywiście wykonuje dołożenie, następuje podliczenie, wykonuje następny gracz, podliczenie i tak do skutku. W naszym przykładzie gracz posiadał 3 kształty w tym samym kolorze, wykłada przed siebie, tworzy tym samym rząd. Rząd stworzony już z 2 kafelków. No i tym samym dostaje za punkty. Na koniec każdej tury podliczamy, czyli za rząd. Czyli dostaje 3 punkty. Zapisujemy je na kartce. Jeżeli wykładamy rząd, który ma ten sam kolor, musimy uważać, żeby wszystkie płytki były w różnych symbolach. Nie ma możliwości, żeby położyć 2 kwadraty czy 2 rąby. Trzeba kłaść kolor, ale które ma różne symbole. Nie może też być w rzędzie dołożone więcej niż 6. Podobnie sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o kształty. Pamiętajmy, że jeżeli wykładamy, możemy wykładać 6 kształtów, czyli w tym wypadku koła, ale też nie mogą się znajdować koła o tym samym kolorze, jeżeli układamy pełen sekwens sześcioelementowy. Kolejna płytka dokładana nie może być dokładana rogiem, musi być dokładana brzegiem i oczywiście możemy dokładać z 2 stron. W tym wypadku tworzymy rząd, liczymy za rząd, czyli gracz dostaje 3 punkty. Jeżeli gracz dokłada płytki do istniejącego rzędu, to oczywiście one muszą pasować zarówno kształtami, jak i kolorami. Popatrzmy. Tu mamy kształty różne, tu kolory. I w tym wypadku po wyłożeniu następuje podliczenie. Gracz uzyskuje 3 punkty za ten rząd i 2 punkty za ten rząd, czyli w tym wypadku dostaje 5 punktów. Jeżeli któryś z graczy dołoży sekwens z 6, w tym wypadku kolorów, uzyskuje 6 punktów i 6 bonusowych, czyli łącznie 12. Wtedy następuje tak zwane quirkle. To właśnie jest quirkle. Kiedy w płóciennym woreczku skończą się wszystkie kafelki, gracze grają dotąd, dopóki wyczerpią swoje zasoby, czyli wcześniej pociągnięte kafle. Gracz, który ostatni wyłoży kończący kafel, dostaje za to 6 punktów bonusowych. Oczywiście wygrywa gracz, który na koniec gry ma najwięcej punktów. Grając w quirkle przygotujcie dużo miejsca. Jak widzicie, rozrywka jest dosyć obszerna i wymaga według mnie dosyć sporego miejsca, sporego stołu. No, zobaczyliście, jak wygląda quirkle. Kilka słów na temat tej pozycji. Przede wszystkim wykonanie. No cóż, trzeba powiedzieć, że wykonanie jest bardzo solidne, bym powiedział eleganckie. Pomimo tego, że jest minimalistyczne, jest eleganckie. Te drewniane
kafle dosyć solidnie, pomalowane na czarno, z tymi takimi dosyć charakterystycznymi wzorami, no, robią wrażenie. Znaczy, jedyny zarzut, który bym miał, to przede wszystkim ten pomarańczowy z czerwonym, jeżeli mamy słabe światło, to jeżeli postawimy te kafle pionowo, może być problem z odróżnieniem, ale to jest taki mały problem, który jakbyśmy zastosowali inne kolory, może byłoby wtedy łatwiej i wygodniej. Co do mechaniki. No mechanika, widzicie, no to jest gra bardzo prosta. Gra trochę tak porównywalna, to jest takie połączenie domina i Scrabble. Gra, ja lubię gry, które mają prostą mechanikę. No ta gra taka właśnie jest. Ona jest porównywalna z Blokusem czy z Ingeniusem. Gra ma potencjał. Początkowe rozrywki, no, oczywiście dokładanie tych kafelków nie robią tu, nie ma żadnego kłopotu. Problem się zaczyna wtedy, kiedy widzimy, że tych kafelków już trochę jest, to jest kilka rund i wtedy jakby się rodzą takie zadania taktyczne, czyli unikamy przede wszystkim dawania przeciwnikom bonusów w wysokości tych 12 punktów, albo blokujemy ich, czyli staramy się tak kłaść te kafelki, żeby blokować. Czyli gra ewidentnie ma potencjał. No, gra bardzo dobrze się skaluje we wszystkich przedziałach, czyli 2, 3, 4, dla 2-3-4 graczy. Oczywiście rozrywka jest bardzo szybka, no tutaj 30-40 minut, to myślę, możemy zagrać śmiało 2-3 razy pod rząd. No, gra jest od 6 lat. No, wydaje mi się, że oczywiście te małe dzieci nie będą miały kłopotu, żeby dokładać te kafelki, aczkolwiek będzie problem z liczeniem. Przy rozgrywkach takich punkty dochodzą do 200-250, więc myślę, że no, trzeba ewentualnie tutaj mieć udział, jeżeli chcemy oczywiście tą rywalizację w jakiś sposób mierzyć, trzeba mieć pomoc ze strony starszej osoby, żeby to liczyła i żeby dodawała bezpośrednio te punkty. No cóż mogę powiedzieć, no, gra wydaje się być bardzo ciekawa, o dużym potencjale. No i oczywiście odpowiadając na tą tezę postawioną na początku, czy gra jest warta nagrody roku, prestiżowej nagrody roku. No, oczywiście ona spełnia, jeżeli sięgniemy kilka lat do tyłu, czyli weźmiemy pod uwagę Dominiona, który jakby zupełnie zmienia obraz tej gry roku, weźmiemy pod uwagę chociażby Dominiona, Dixita. No, wydaje mi się, że gra jest dla takiego szerokiego kręgu użytkowników, dla graczy, którzy są tak zwani niedzielni, którzy jeżeli usiądą przy Quirkle, będą świetnie się bawić. No, ja ze swojej strony oczywiście nie mogę polemizować z decyzją komisji, aczkolwiek ja nie dałbym tej grze gry roku prestiżowej. Oczywiście gra jest dobra według mnie, jest fajna, można się świetnie bawić, ale myślę, że ma potencjał, ma to wszystko, co mieć powinna, ale nie jest rewolucyjna, nie przejmuje jakichś takich standardów, jak to było w przypadku no, chociażby Dominiona czy Dixita. Gra jest po prostu dobra i tyle. Myślę, że tak to zostawmy. Ta teza, myślę, że moim zdaniem gra nie zasługuje na to, żeby być grą roku, ale cóż, może zmienicie zdanie, zagrajcie, spróbujcie i napiszcie, czy faktycznie według Was gra jest uznawana za naprawdę bardzo dobrą, wybitną. Myślę, że chociaż nominowane była do tej gry roku, w tym roku były Luna, chociażby Zamki Burgundii, no, dwie dobre gry, no, bardziej złożone, ale to też pokazuje, że ta gra roku ewoluuje wśród takich prostych tytułów o prostych zasadach. Tyle na temat Quirkla. Myślę, że rozumiem swoje i Wasze wątpliwości. Oczywiście jeszcze jedna na koniec informacja. W Quirkla możecie zagrać, to będzie niewątpliwie atrakcja, na już w ten weekend 26-27 listopada w łódzkim porcie Gier będzie turniej w Quirkla. Zapraszam Was, odwiedźcie tą imprezę, ten konwent i możecie spróbować i zagrać bezpośrednio w tą grę. Tyle. Tytułem 42 odcinka podcastu wideo. Marek Wysocki, zapraszam na kolejne. No mogę Wam zdradzić, że w następnym odcinku zajmę się Lancasterem. Zapraszam.